24h.pl. Proszę Państwa, mówiliśmy, Pan Profesor mówił o ogólnym spojrzeniu na czyn regionowy. Teraz chciałbym go nieco spersonifikować. Będzie postać jedna szczególna, moim zdaniem bardzo ważna, nie tylko w dziele odzyskania niepodległości i w kwestiach regionowych, ale w ogóle w historii Polski XX wieku. Jednocześnie postać tragiczna i zapomniana. Jego osiągnięcia i jego zasługi dla Polski najczęściej są niestety nieznane. Często bywa mylony. Spotykam się nieraz, że jego nazwisko kojarzone bardziej z II wojną światową niż z wcześniejszymi czasami. Sosnkowski, Sosabowski, jakoś te nazwiska się układają w jeden dźwięk i owszem, dotyczą II wojny światowej polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Często się tak dzieje. Często jest też mylony z generałem Sikorskim, bo zawsze działał gdzieś w tle. W czasie I wojny światowej i jeszcze przed I wojną światową, właśnie w tle w cieniu Józefa Piłsudskiego, w czasie II wojny światowej, w cieniu generała Sikorskiego. Był to człowiek, który nigdy nie przebijał się, nie wybijał się, nie rozpywał się łokciami, żeby osiągnąć jakąś korzyść osobistą czy materialną. Zresztą to charakteryzowało cały ten pierwszobrygadowy, z wyjątkiem naturalnie kilku jakichś odszczepieńców. Padło tutaj dzisiaj nazwisko Żywierskiego, tak, to była postać, która wyłamała się z kręgu tych wiernych niepodległości. Otóż Sosnkowski jest nieznany. A jeżeli patrzymy na jego działalność i tak jak Pan Profesor powiedział, że czyn zbrojny, nie ta ilość bagnetów około 50 tysięcy, a nawet mniej, bo te 50 tysięcy to przecież nie są wszystko, nie są wyłącznie ci, którzy są w okopach, to są jeszcze tabory i wszystkie te formacje tyłowe. Ale nie chodziło tutaj o ilość, tylko o jakość i przede wszystkim o tę polityczną stronę. To, że legiony spowodowały, że polska sprawa, Piłsudski wygrywał ją jako atut swojej licytacji w sprawie Wzwyż. Więc jeżeli założymy, że ten czyn zbrojny miał znaczenie dla niepodległości, to w takiej konfiguracji postać Sosnkowskiego, moim zdaniem, urasta do rangi osoby co najmniej zasługującej na włączenie w poczetę ojców niepodległości. A jest nieznany, choćby właśnie przez ten fakt, że gdy dziś mówimy o sześciu ojcach niepodległości, padają nazwiska, oczywiście bardzo zasłużone, to Sosnkowskiego tam nie ma. Więc to jest też jeden z przykładów jakby pominięcia tej osoby. Nie jakiegoś celowego, ale z powodu braku wiedzy na temat Sosnkowskiego. Proszę Państwa, kim był ten człowiek, o którym Michał Sokolnicki, wielki pomocnik, też przyjaciel Piłsudskiego, mówił, że był razem z Piłsudskim nieodłącznym współtwórcą i współwykonawcą. Bo oni obaj pracowali jeszcze od czasów rewolucyjnych, czasów rewolucji 1905-1906 roku, nad tworzeniem polskich struktur wojskowych. Zrazu byli to formacje związane z Polską Partią Socjalistyczną, konkretnie organizacja bojowa PPS-u, na której czele stał Piłsudski, która przeprowadzała zamachy w okresie właśnie tej rewolucji. I odwrotnie, gdy sukcesy organizacji bojowej narastały, odwrotnie proporcjonalnie rewolucja upadała. Więc ta koncepcja odzyskania niepodległości przez te działania wtedy upadła. Bojowcy musieli rozproszyć się, udali się na emigrację. Udał się na emigrację, czyli do zaboru austriackiego Józef Piłsudski i także Kazimierz Sosnkowski. Był młodym człowiekiem, miał 20 lat. Myślał, że no, trzeba zacząć nowe życie, inne życie. Próbował studiować, studiował architekturę, mieszkał w Szwajcarii, mieszkał we Włoszech, ale jak sam powiedział, pieniądze spowodowały tam moneta, że nie w Mediolanie, tylko musiał pojechać do Włocha. I na całe szczęście, bo znowu spotkał Piłsudskiego i tam po rozmowach z nim obaj doszli do wniosku, że organizacja bojowa już jest czymś, co
no już nie może się sprawdzić. Potrzeba jakiegoś nowego zaczynu i wymyślono nową organizację, która miała być apolityczna. Bo wtedy w PPS-ie byli głównie towarzysze partyjni. Natomiast teraz stawiano na młodzież akademicką, młodzież robotniczą, wszelkiej maści politycznej. I w ten sposób w 1908 roku została założona organizacja pod nazwą Związek Walki Czynnej. Twórcą, pierwszym założycielem był Kazimierz Sosnkowski. Często pojawia się w literaturze stwierdzenie, że to zrobił Piłsudski, on sam temu przeczył w swoich poprawkach historycznych, że to nie on, to Sosnkowski zakładał ZWC. Piłsudski wtedy był zupełnie gdzie indziej, był na Wileńszczyźnie, przygotowywał swoją ostatnią akcję zbrojną, którą miał, dzięki której miał pozyskać fundusze na prowadzenie dalszej roboty. Otóż właśnie zakłada Sosnkowski, oczywiście zainspirowany przez Józefa Piłsudskiego. I to jest coś, to ZWC w zasadzie jedno z dwóch rzeczy, która się Sosnkowskiemu w życiu udała i której stworzenie miało wielki wpływ na polskie losy. Otóż właśnie z tego ZWC wywodziły się kadry, jądro późniejszych regionów, pierwszej brygady polskiej. I o tym, to, o czym mówił pan profesor, ludzie, związkowcy, bo tak oni siebie nazywali, tworzyli też kadry Wojska Polskiego, które w roku 20 obroniło Polskę przed najazdem bolszewickim, Polskę i być może także Europę. Więc tutaj mamy do czynienia z czymś, co się udało. Oczywiście początkowo ci związkowcy, to była zrazu tajna organizacja, dopiero później się przekuła w jawną paramilitarną strukturę pod nazwą Związek Strzelecki. Oni początkowo budzili pewnego rodzaju, można rzec, no taki uśmiech pobłażania, prawda? Idą jacyś sobie chłopcy w niedzielę, zamiast cieszyć się wolnym dniem, więc oni idą na Czartowską Skałę we Lwowie czy gdzieś i robią ćwiczenia. No jest ich garstka przede wszystkim. Nie jest to popularne. Niemniej właśnie takie garstki decydują często o późniejszych losach. Więc ci ludzie mocno ideowi, gdy wreszcie wybuchła w 14 roku ta wojna, o której śniły poprzednie pokolenia, czyli wojna między zaborcami, oni byli pierwszymi. To tak jak przywołał słowa Piłsudskiego pan profesor, Piłsudski wiedział, że z tą garstką swoją nic nie znaczy wobec milionowych armii, ale nie chciał, żeby na losach dziejowych, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło polskiej szatni, jak powiedział w rocznicę wybuchu wojny światowej w 1915 roku. Więc ta szala polska, czyli polska reprezentacja. I ta reprezentacja, która różne tutaj jej dzieje były przedstawione, wpłynęła także na działania Niemców, że chcieli pozyskać tego polskiego żołnierza. Ale wróćmy do Sosnkowskiego, bo Sosnkowski jest cały czas przy Piłsudskim, w tym czasie i wcześniej. Ukuło się taki pseudonim dla nich obu. Komendant Piłsudski wiadomo, ale szef Sosnkowski. Otóż tak faktycznie Sosnkowski szefem nie był, szefem sztabu. On był dowódcą polowym. Gdy popatrzymy na wszystkie rozkazy pierwszej brygady, takie techniczne, bojowe do akcji, to są rozkazy obywatela szefa. Często podpisane jego ręką, później podpisywał się Józef Piłsudski. Więc Sosnkowski dowodzi, nie tylko dowodzi pod Łowczówkiem, taką pierwsza, większa bitwa, gdy już z pierwszej kadrowej, później pierwszy batalion kadrowy, pierwszy pułk strzelców, wreszcie legiony i w grudniu 14 roku powstała pierwsza brygada. Akurat Józef Piłsudski, komendant brygady, został wezwany do Wiednia, czy Cieszyna, panie profesorze? Do Wiednia i w tym momencie następuje alarm. W Boże Narodzenie 14 roku pierwsza brygada pod komendą podpułkownika Sosnkowskiego w okolicach Tarnowa, w wiosce Łowczówek, stacza swój największy bój. Bój o tyle też dramatyczny, bo odbywał się w okresie świąt Bożego Narodzenia. I w tym samym momencie w okopach przeciwnej strony wieczorem rozległy się kolejne. Pech polegał na tym, że
okopy strony przeciwnej zasilali Polacy właśnie w armii rosyjskiej. Były to te same kolejne. Następnego ranka ci żołnierze wystąpili zbrojnie przeciwko sobie. Więc to są te takie dramatyczne epizody. I tu dowodzi Sostkowski, dowodzi bardzo dobrze. Także jest epizod pod oficera Gustawa Śpiderskiego, który z garstką ludzi gdzieś tam swoim patrolem, który się zapuścił daleko poza linię nieprzyjaciela, zagarnął na stacji, na takiej łódce dróżnika, cały sztab rosyjskiego pułku, 30 bodaj kilku oficerów z podpułkownikiem, przyprowadził ich do Sosnkowskiego, meldując: obywatelu szefie, jeńców przeprowadzili. Więc ci Rosjanie nie mogli po prostu wierzyć, że takie było posy. No cóż to mówić, to byli chłopcy w porównaniu, często na fotografiach widać, jakie to są no, drobiny fizyczne w porównaniu z tymi Rosjanami, często już branymi z poboru, więc mężczyznami, którzy mieli po 30 kilka lat, a taką młodzieżą stoletnią. Ale właśnie oni już wtedy, po kilku miesiącach, to nie byli ci, którzy jeszcze spod Panielina zdarzało się, że uciekali pod Laskami, nieprzyzwyczajeni w ogóle do ognia artyleryjskiego. I tutaj ci legioniści pod dowództwem Piłsudskiego i Sosnkowskiego, to trzeba powiedzieć, że on jest tym, który często właśnie dowodzi na polu walki. Proszę Państwa, dużo by mówić o relacjach między tymi ludźmi. Było tak, że jeszcze przed wojną mieszkali przez szereg miesięcy razem w jednej góralskiej chacie. Gdy decydowali właśnie, zastanawiali się, teraz niedawno zostały odnalezione dokumenty jeszcze z okresu ZWC w papierach PPS-u, kiedy to właśnie ręką Sosnkowskiego były pisane wszystkie regulaminy związane z późniejszą polską działalnością zbrojną. Więc Piłsudski jest tym, który nadaje ton, który rzuca myśl, a Sosnkowski, szef sztabu, tę myśl przekuwa w dokumenty, przekuwa w działanie, ale także dowodzenie. Więc nie byłoby tych sukcesów Piłsudskiego, bo zwyczajnie nie byłoby to możliwe dla innego człowieka, gdyby nie ten wierny duch, który za nim ciągle stoi. I jak przywołam jeszcze raz wspomnienie Sokolnickiego, współdecyduje. Nie jest doradcą, ale współdecydentem. To pokazuje. Ale jednocześnie jest człowiekiem bardzo skromnym. Nigdy nie stoi, nigdy nie idzie w przód. Jest takie też wspomnienie Bogusława Miedzińskiego, który mówi, że gdy patrzymy na hierarchię pierwszej brygady, to jest komendant, szef, później długo nic i dopiero jest ryc silny. Więc proszę Państwa, te wszystkie koleje późniejszej historii, gdy Sosnkowski zostaje w zasadzie wymanewrowany z różnych okazji dobrego działania dla Polski. Z różnych powodów. Często też z zawieści własnej towarzystwa, którym się obracał. Często też z zazdrości, że to właśnie on miał ten przywilej bycia blisko Piłsudskiego. Dość powiedzieć, że gdy w 17 roku jest kryzys legionowy i legiony są rozwiązane, idą żołnierze do Szczybiorna, oficerowie do Benjaminowa, to właśnie Piłsudski, Sosnkowski są obaj jednocześnie aresztowani, obaj wywiezieni, dzielą razem jedną, znaczy mają tę samą marszrutę więzienną. Początkowo często się mówi, że Piłsudski z Sosnkowskim razem siedzieli w Magdeburgu, co nie jest ścisłe, ponieważ obaj byli więzieni w Magdeburgu, ale nie razem. Razem dopiero w sierpniu 18 roku Sosnkowski został z więzienia dołączony do pawilonu na terenie twierdzy, gdzie był w Magdeburgu, gdzie był Piłsudski. Od tej chwili los czy życie obu więźniów było lepsze, prawda? Mogli spędzać razem czas, grać w szachy, dyskutować, wreszcie zaczęli dostawać prasę. Poza tym byli wypuszczani, chodzili na spacery w obrębie tej twierdzy, ale nie tylko. Tylko, że to już mamy do czynienia z czasem, kiedy widać wyraźnie, że wojna światowa chyli się ku końcowi i Niemcy szukają jakiegoś dobrego rozwiązania. Nie dla Polski oczywiście, dla siebie, ale widzą, że być może trzeba byłoby coś z Piłsudskim zrobić. Tym bardziej, że w Polsce cały czas są głosy, żeby wypuścić komendanta. I w listopadzie, 10 listopada, obaj więźniowie Magdeburga wjeżdżają
do Warszawy i już w tych pierwszych dniach wrzucają się w wir szaleńczej pracy, wielogodzinnej. Sosnkowski zresztą słynął z tego, że on był tytanem pracy. Jest wiele źródeł takich, które mówią, że nie wiadomo, kiedy ten człowiek spał. Nie wiem, ten mikrofon się zacina, czy tak jest dobrze, czy jednak tak. Tak z mikrofonem. W każdym razie była to praca. Ten jest chyba lepszy. Która uznarania niepodległości. Tutaj znów Sosnkowski jest rzucony do pracy wojskowej. On zostaje drugim wiceministrem spraw wojskowych. Później najpierw był dowódcą Okręgu Generalnego w Warszawie. Otóż to, ta misja jego pracy także pokazuje charakter człowieka. Piłsudski mu proponował stanowisko ministra. On mówi, nie, minister nie, bo minister to jest osoba, która musi być reprezentacyjna, musi tu i gdzie być, ale on musi pracować. To nie minister pracuje, to pracują wiceministrowie, więc on się poświęca, żeby robić tę niewdzięczną, ciężką robotę jako drugi wiceminister spraw wojskowych, żeby tworzyć Armię Polską. A tworzenie tej armii, no to, że ona się stworzyła, że ona też wstrzymała bolszewików, to zakrawa na, o cudzie nie będę mówił, ale no coś niebywałego. No trzeba sobie wyobrazić, że to było wojsko z trzech organizmów, plus ci legioniści, kompletnie różnie uzbrojone, mozaikowo wręcz uzbrojone, umundurowane, trzeba było wszystko klecić od początku, tak jak zresztą całe państwo. I Sosnkowski, jako ten wiceminister, później pierwszy wiceminister, dopiero w sierpniu 20 roku, tuż przed bitwą warszawską, zostaje minister spraw wojskowych, ale cały czas do tej pory jest jako wiceminister, ale on jest faktycznie tym budowniczym Wojska Polskiego. Nie lubi tej pracy. Jego ulubiona praca to jest właśnie bycie z żołnierzami, czucie prochu, walki i tego, co on mówił, właśnie tej takiej wojskowej przyjaźni. Otóż oprócz epizodów w pierwszej brygadzie zdarza mu się chwilowe wytchnienie od tej ciężkiej pracy za biurkiem, ciężkiej i niewdzięcznej, kiedy Sosnkowy, Piłsudski, naczelny wódz, zlecał na krótko dowodzenie taką ad hoc powołaną armią rezerwową, która na północy frontu wstrzymuje pierwszą ofensywę Tuchaczowskiego i jeszcze go odrzuca. Więc tam są raptem 3 tygodnie tego działania w polu. Później znów wraca na stanowisko ministerialne, bo tam był Piłsudskiemu bardziej potrzebny. I w chwili, gdy w 20 roku latem bolszewicy są już pod Warszawą, gdy marszałek, tak już wtedy marszałek, wyjeżdża na front dowodzić kontrofensywą, to Kazimierz Sosnkowski zostaje w Warszawie i to jemu Piłsudski powierza, żeby pilnował tych wszystkich kłócących się ze sobą generałów, żeby dbał o to, żeby wszystkie te podgrupy, nadgrupy, jak to mówił, drobne oddziały scalać i wysyłać. I pisze sam Piłsudski, że ogrom pracy, który wykonał wtedy Kazimierz Sosnkowski, jest nie do przecenienia. I on był faktycznym dowódcą obrony Warszawy. Dziś o tym też się nie mówi, ani nie pisze, prawda? Słyszymy generał Haller, dowódca frontu północnego. Inne nazwiska padają też często. Sosnkowski jest jakby w tle. Także wpływa na rząd, żeby nie opuszczał, bo były takie pomysły, żeby, skoro już Warszawa zagrożona, żeby przenieść rząd polski na zachód, do Poznania choćby. Więc nie rząd, został w Polsce, w Warszawie, on także. I to się, ta bitwa udała. Także pisze Józef Piłsudski, dzięki tej żelaznej, ciężkiej pracy Sosnkowskiego podaje liczbę, ile nowych baterii, kompanii, marszałów i tak dalej zostało, proszę Państwa, do Wojska Polskiego wtedy dołączonych. Bo to jest, co trzeba powiedzieć także o bitwie warszawskiej, o której często się mówi, że był to cud nad Wisłą. Nie było tu żadnego cudu, bo jeżeli jest cud, to mamy rękę opatrzności. W tym palec opatrzności dołożony. Otóż zwycięstwo polegało na tym, geniusz wodza,
żeby w newralgicznym miejscu, punkcie i czasie zgromadzić lepsze wojsko, silniejsze od nieprzyjaciela i tam uderzyć. I tu się właśnie to Piłsudskiemu udało. I skoro mu się to udało, także dzięki pomocy Sostkowskiego, udało się wspaniale, chociaż tak z militarnego punktu widzenia to nie bitwa warszawska, tylko miesiąc później stoczona bitwa niemeńska spowodowała całkowite rozbicie Armii Czerwonej, to jednak to było to moralne zwycięstwo, prawda? Bo tu mamy cofanie się do Warszawy, odbój i to zwycięstwo. Notabene zaraz później, jak Piłsudski, jak Wojsko Polskie pod dowództwem Piłsudskiego tę bitwę wygrało, zaczęto szukać autorów zwycięstwa, prawda, więc że różni doradcy, że się pojawił generał francuski Weygand, że on to robił, że szef sztabu, zresztą bardzo dobry Piłsudskiego, generał Rozwadowski był autorem operacji, że wreszcie opatrzność zadecydowała, stąd ten cud nad Wisłą. Ale to właśnie Kazimierz Sostkowski mówił, że jego do końca obowiązkiem, dopóki nie umrze, jest dbanie o pamięć tego Polaka, który ratował jego naród i być może Europę od nawały czerwonej. Oczywiście mówił o Piłsudskim, a to właśnie Kazimierz Sostkowski był tym generałem, i tutaj też są dokumenty, który uczestniczył we wszystkich naradach, zanim Piłsudski wyjechał na front, więc to były rozmowy między generałem francuskim Weygand, między generałem Rozwadowskim, no i Sostkowski jako minister, on często był tym, który godził tych dwóch generałów, którzy pracowali na jednym korytarzu, ale wymieniali się między sobą korespondencją, prawda, więc tak to wyglądało. Kazimierz Sostkowski jest człowiekiem, jest generałem Wojska Polskiego, który po zwycięstwie wojny bolszewickiej, wojny Polski z bolszewicką Rosją, dalej zostaje na stanowisku ministra spraw wojskowych i jest ministrem przez kilka następnych lat, z mało przerwą do 24 roku. Gabinety się wtedy zmieniały, proszę Państwa, bardzo często. Już nie pamiętam, Panie Profesorze, ile wtedy było premierów, ale dużo. A Sostkowski jako ten strażnik Wojska Polskiego jest cały czas. W 24 roku przestaje być ministrem i to jest bodaj też duże nieszczęście dla Polski, bo wtedy przestał odgrywać, mieć wpływ na losy państwa. Ja tutaj mógłbym też taką tezę postawić, że gdyby do 26 roku Sostkowski był w rządzie polskim, może by przewrotu majowego nie było, ale to jest jakby zupełnie inna dyskusja wymykająca się poza coś, co się wydarzyło, prawda? Więc to zostawmy na boku. I ten, proszę Państwa, generał, w zasadzie wszyscy zawsze się odnoszą do niego w okresie międzywojennym z wielką estymą i z szacunkiem, ale on zostaje jakby na uboczu. Gdy w 1935 roku umiera Józef Piłsudski, no to nowy następcą marszałka w wojsku zostaje generał Rydzi. Oficer, który był pod komendą Sostkowskiego jeszcze w Legionach i jeszcze wcześniej w ZWC. Dla wojska było to zaskoczenie, bo Piłsudski nigdy nie zmienił tej hierarchii wojskowej. Często było też tak, że zastępował, nawet w latach 30., gdy mówiło się, że już te stosunki między nimi się jakby troszeczkę ochłodziły, to jednak Sostkowski był wyznaczany na zastępcę generała, znaczy generalnego inspektora sił zbrojnych. Dlaczego to się stało, że nie on? No, stało się to z powodów, wydaje się, dzisiaj oczywistych. Otóż prezydent Mościcki miał prawo do takiej decyzji, podjął tę decyzję. Podjął tę decyzję dlatego, że wolał mieć generała, który wydawało się, że od polityki stroni, który no, nie jest tak wyrobiony politycznie właśnie jak Sostkowski, że będzie łatwiej sterowalny, rzecz może. Otóż Mościcki też postąpił dlatego, że w ten sposób, że tak jakby w 1935 roku zupełnie niespodziewanie uzyskał całkowicie inną władzę niż miał wcześniej. O tym decydowała konstytucja. Teraz w 1935 roku nowa konstytucja dawała mu zupełnie inne możliwości niż miał wcześniej.
nie tylko z mocy konstytucji, ale także z faktu, że żył Piłsudski, który w zasadzie państwem rządził. Więc prezydent był w tle. A teraz prezydent jest na czele państwa, zupełnie odpowiedzialny między przed Bogiem i historią, więc nie potrzebuje generała, który może mieć jakieś ambicje polityczne, wybiera Rydza Śmigłego. Jak się pomylił, przekona się już wkrótce, kiedy Rydz Śmigły jednak zauważy, że nie chce być tym takim zupełnie anonimowym generałem, ale to jest inna historia. Wróćmy do Sosnkowskiego. Co on robi? Nie unosi się honorem, ambicją, prawda, zostałem jakby pominięty. On się merduje, trzaska obcasami przed Śmigłym i obiecuje mu wierną współpracę wojskową i nie tylko. Ale jak to też często bywa z ludzkimi charakterami, ten Śmigły, wiedząc, że ma starszego, mądrzejszego kolegę, trochę mu jest niezręcznie z Sosnkowskim utrzymywać ten kontakt. Oczywiście Kazik, o którym będę korzystał z twojej pomocy, ale jest on ciągle jakby do innych rzeczy takich reprezentacyjnych kierowany, a to zostaje kanclerzem kapituły orderu Orła Białego, a to odsłania pomnik legionistów w Kielcach, ale nic innego. Dość powiedzieć, że do 1939 roku nie ma wpływu na Wojsko Polskie, jest inspektorem armii na Polesie. W momencie, kiedy mamy do czynienia już z zagrożeniem Niemców, Sosnkowski jest inspektorem armii na Polesie. Wybucha wojna, 1 września, czeka na przydział, 2, 3. Decydujące są, prawda, godziny, nie ma Sosnkowskiego. Dopiero 10 września, można powiedzieć, na gruzach kampanii otrzymuje od Rydza Śmigłego propozycję dowodzenia frontem południowym. Front południowy to jest tylko nazwa, bo wojska są gdzieś rozproszone na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, że ma objąć dowodzenie, przebić się z tym wojskiem do Lwowa i organizować obronę przedmościa rumuńskiego w oparciu o granicę z Rumunią, bo taka przed wojną była, skąd spodziewano się transportów. Sosnkowski mówi, mój Boże, dlaczego tak późno? W zasadzie powinienem wszystko już zrezygnować. Jako żywo się przypomina historia z 20 roku, jak Piłsudski zaproponował dowodzenie generałowi Dowbor Muśnickiemu. To ten powiedział, teraz jak już wszystko zepsułeś, nie będę niczym dowodził, prawda, bo jeszcze odpowiedzialność na mnie spadnie, więc ten generał Dowbor Muśnicki się zupełnie wtedy wycofał. Ale Sosnkowski tak nie zrobił. Powiedział, że upór żołnierza i honor nie pozwala. Jest jedynym generałem z września 1939, który nie odchodzi od swoich walczących wojsk, tylko do nich dąży. I to dąży, skoro są te wojska odcięte samolotem, co wobec panowania niemieckiego lotnictwa, Luftwaffe, no jest wtedy arcyryzykownym przedsięwzięciem, udaje mu się. Sosnkowski dołącza do tych 3 skrwawionych dywizji pod Przemyślem i z nimi próbuje się przebić do Lwowa. Walki są na ostatnim, jakby już w przedmieściach Lwowa, toczone na bagnety i tam stary generał, może nie taki stary, ale już nie tak jak legionowy, z karabinem w ręku, jak niegdyś książę Józef Poniatowski z fajeczką pod Raszynem, tak on też tam jest w pierwszej linii z żołnierzami, ale do Lwowa nie dochodzą i zabrakło siły, zresztą już od wschodu idą Sowieci. I tu jest, proszę Państwa, kolejny pech Sosnkowskiego, ale też nasz narodowy, że w momencie, kiedy u schyłku września 1939 roku było decydowano, kto będzie reprezentował rząd polski na uchodźstwie, bo już była ta koncepcja. Konstytucja kwietniowa dawała taką możliwość, dzięki temu przetrwali prezydenci na uchodźstwie do początku lat 90. Więc, że prezydent może wskazać swojego następcę w sytuacji kryzysowej. On wskazuje. Gdy prezydent Ignacy Mościcki, internowany w Rumunii, nie mógł sprawować swojego urzędu, rząd polski także, chciał wskazać na generała Kazimierza Sosnkowskiego jako tę osobę, która potrafi godzić i która nadaje się najlepiej na sprawowanie najwyższego urzędu w państwie, no nie mógł tego zrobić, ponieważ nie wiadomo było, gdzie jest generał. Generał był w tym czasie w Karpatach, przedzierał się po tych walkach pod Lwowem razem z swoim wiernym oficerem, z 2 przypadkowo spotkanymi żołnierzami, którzy byli w charakterze przewodników, jeden kapłan, drugi inżynier.
Więc szli w przebraniu przez najdzikszy odstęp Karpat Wschodnich, czyli Gorgany, właśnie na Węgry. W tym czasie w Budapeszcie i we wszystkich placówkach dyplomatycznych telefony się urywały właśnie w poszukiwaniu Sostkowskiego. Nie wiadomo było, czy żyje, czy w niewoli, co się z nim dzieje. W związku z tym prezydent Mościcki najpierw wskazuje na ambasadora w Rzymie generała Wieniawę Długoszowskiego, później z pewnych powodów, skoro on nie może być prezydentem, to Francuzi nie mieli na to, nie wyrazili zgody, wybrał Władysława Raczkiewicza, polityka przedwojennego wojewodę, także ministra. Raczkiewicz zostaje prezydentem 30 września 1939 roku i powołuje rząd z generałem Sikorskim. Parę dni później przybywa do Paryża Kazimierz Sosnkowski. W tym momencie Raczkiewicz decyduje się oddać mu swoją władzę. I to jest moim zdaniem z kolei jeden z nielicznych popełnionych przez Sosnkowskiego błędów, przy czym nie był to błąd, nie mógł przewidzieć skutków tego błędu. Otóż Sosnkowski nie przyjmuje tego urzędu, argumentując to w ten sposób, że autorytet państwa został i tak już mocno, no, państwa, które już zostało rozbite, zszargany, że kolejna zmiana prezydenta, bodaj czwartego w ciągu jednego tygodnia, nie pomoże odbudowie tego wizerunku państwa polskiego, nie tylko w stosunkach wewnętrznych, ale także w zewnętrznych. Rzeczywiście w ciągu tygodnia, no, troszkę więcej niż tygodnia, był Mościcki, był Wieniawa Długoszowski, Raczkiewicz i teraz miałby być Sosnkowski, więc on odmawia. Zresztą tutaj jest taka scena teatralna, padają sobie w ramiona, Raczkiewicz mówi, stoimy razem, stać będziemy i padać razem. 5 lat później Raczkiewicz tych słów już nie będzie pamiętał, ale to tak często się w polityce niestety dzieje. Przy czym Sosnkowski nie zdecydował się też na to z tego powodu, że skoro Raczkiewicz jest Piłsudczykiem, on będzie prezydentem, będzie realizował taką linię działania, ja mam powierzoną pracę konspiracyjną jako komendant Związku Walki Zbrojnej, więc może lepiej będzie nas dwóch, skoro działamy razem na dwóch jakby odcinkach działania. No, wyszło niestety inaczej. Raczkiewicz, słaby prezydent, zresztą schorowany, uległ presji Sikorskiego. Sikorski jako premier zdominował prezydenta Raczkiewicza. Proszę Państwa, ja tak to przyspieszam. Nie wiem, jak z czasem, pani minister. Kończymy już powoli. Zatem, co się dzieje dalej? Ta lawina jednak nieszczęść spadających na Polskę w czasie II wojny światowej, Sosnkowski znów wypływa po tragicznej śmierci generała Sikorskiego w lipcu 1943 roku. Zostaje naczelnym wodzem, ale też nie od razu. Prezydent mu proponuje tę funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, bo w zasadzie jest jedynym, najbardziej predestynowanym do tego stanowiska generałem polskim, który jest na Zachodzie, ale Sosnkowski to obwarował. Owszem, on zostanie naczelnym wodzem, jeżeli premierem rządu zostanie Sikorski, bez to te dwa urzędy, naczelnym wodzem i premierem, teraz to oddzielono. Jeżeli premierem rządu zostanie osoba, która będzie gwarantowała zgodną współpracę naczelnego wodza z premierem. Raczkiewicz się zgadza, ale chwilę później mianuje premierem dotychczasowego wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. I otóż, proszę Państwa, mamy scenariusz taki, że u steru władzy emigracyjnej, w sytuacji, kiedy kraj jest okupowany przez Niemców, gdy pod wschodnie granice zbliżają się bolszewicy, rządzą dwa skrajnie zwalczające się obozy. Mikołajczyk, który jest zwolennikiem porozumienia za wszelką cenę z Rosją, natomiast Sosnkowski, który zna Rosję, wie, że to do niczego nie doprowadzi, że tylko trzymanie się ściśle, nawet wydawałoby się iluzorycznych koncepcji, jest w tej chwili dla nas korzystniejsze. No, siłą rzeczy koncepcja Mikołajczyka, który zresztą, gdy został premierem, poszedł na skargę do Churchilla, że to uwłacza godności zmarłego Sikorskiego, wyznaczenia Sosnkowskiego. Proszę Państwa, będę to oczywiście już dalej, nie będę o tym mówił. Suma summarum jest tego wydarzenia i praktyki naczelnego wodza
Szostkowskiego, który jest naczelnym wodzem wtedy, gdy polskie siły zbrojne staczają swoje najbardziej znane w historii boje, bitwy, Monte Cassino, Ancona, Falaise, Arnhem, prawda, burza Armii Krajowej w Polsce. Wreszcie powstanie warszawskie, którego Szostkowski nie chciał i odradzał. To powstanie spowoduje, że generał, który był przeciwnikiem powstania, ale skoro już wybuchło, to robił wszystko, żeby mu pomóc, spowoduje dymisję Szostkowskiego pod presją obcych mocarstw, niestety także własnego rządu Mikołajczyka, którzy się pozbywają Szostkowskiego. On wyjeżdża na urlop sześciotygodniowy do Kanady, do swoich synów, którzy tam są. Okazało się, że to był najdłuższy urlop jego życia, bo w Kanadzie spędził ostatnią ćwierć wieku życia, tam zmarł. Proszę Państwa, kończąc wątek generała, jako generała, jeszcze tylko kilka zdań o innej jego mniej znanej osobowości. Otóż mało kto wie, że Szostkowski był nie tylko wybitnym żołnierzem, politykiem, mężem stanu, ale to także poetą, malował, pisał wiersze. Mam nawet taką jego płaskorzeźbę. Są takie piękne wspomnienia Kaden Bandrowskiego, jak opisuje w książeczce Piłsudczycy w 15 roku, jak tam Szostkowski lubił szarówką gdzieś na jakiejś kwaterze dopaść fortepianu i grać tam Schumana, Chopina i inne utwory. Więc był poliglotą, który znał 7 języków. Z fortepianem i z językami. Ostatnie dwie drobiazgi, które mogłyby zakrawać na anegdotę, ale nie są anegdotami. W 1942 roku, gdy w Londynie był na takim, mówiono, że to jest jego sulejówek, czyli był poza pracą, ale nie chciał Londynu opuszczać, żeby poza przedziałem służby dla państwa, miał więcej tego czasu, napisał wtedy swoje świetne wspomnienia o kampanii 1939 roku. Zresztą jedyne, niestety jedyne, Szostkowski nigdy nie pisał wspomnień, bo od razu zakładał, że pisanie, jakiekolwiek pisanie przez siebie, wspomnień o sobie, z góry pokazuje nas raczej w dobrej stronie, więc wszystkie pamiętniki są, czy wspomnienia, skażone takim subiektywizmem. Więc on niestety tego nie robił. Mówię niestety, bo na przykładzie kilku takich fragmentów, które popełnił, możemy żałować, że rzeczywiście nie trudnił się taką memuarystyką. Otóż w tym 1942 roku napisał te krótkie wspomnienia o Rzeszy, ale też miał więcej czasu i któregoś razu z tym pułkownikiem Demelem, z którym przechodził przez Karpaty, trafili do greckiej restauracji jakiejś tam w Londynie. Wypiwszy trochę wina, humory się panom bardzo wyostrzyły i pyta generał kelnera, który chodzi, czy zna Grekę, antyczną Grekę. Kelner odpowiada: nie, ja nie znam, ale nasz kucharz zna. Zawołali zaraz kucharza i jest relacja, jak to kucharz z polskim generałem przez długi, długi czas obaj przerzucają się fragmentami Iliady ku usłupieniu innych Londyńczyków, którzy tak są. Więc to są, proszę Państwa, takie rzeczy, które pokazują także Szostkowskiego zupełnie z nieznanej strony. A jeszcze co do grania. Ja już tych zdjęć nie będę komentował, bo mamy mało, już czas się skończył, ale na paru zdjęciach jest pokazana ręka Szostkowskiego, jak on salutuje już na zachodzie, gdy od 40 roku wprowadzono salutowanie pełną ręką, a nie dwoma palcami, i ten generał ma tak wykrzywioną rękę, szczególnie jeden palec. Otóż w 1941 roku, podczas bombardowania Londynu w maju nocnego przez Luftwaffe, gdy została zburzona synagoga żydowska, generał rzucił się do ratowania, odgruzowywania. To też jest, pokazuje go jako człowieka takiego bardzo ważnego. I wtedy kolejne bombardowanie i odłamki spowodowały, że generał jakiś odłamek mu utkwił w szyi na zawsze, go nie usunięto, ale także mu zniekształcił rękę. Palec, ja miał ten palec wykrzywiony, co skutkowało tym, że gdy na emigracji już później takiej bez sekretarki, bez niczego, bez żadnego sztabu ludzi do pracy, mógł pisać na maszynie tylko jednym palcem, no a przede wszystkim nie mógł grać na fortepianie, co go bardzo bolało. Proszę Państwa, o Szostkowski mógłbym mówić do jutra, nie będę tego robił. Bardzo dziękuję. A to jest zdjęcie z brygadą spadochronową, generał z komandosem. I dużo jest takich zdjęć. Myślę, że prezydent Raczkiewicz w środku, Alan Brook, generałowie Kopański, Pukiel też słynny legionista, generał historyk. Alan Brook to jest
Julius Anders, minister Strasburger, też z nim pracował w rządzie jeszcze w latach 20. A ten z prawej, bo diabeł, a ten chłopczyk, no to wszystko ucieka. Ten chłopczyk jest dzisiaj, nazywał się Walerian, proszę cofnąć. Ale bardzo dalej, jadę dalej. Myślę, wydaje mi się, że pan idzie w dobrym kierunku. I patrząc w prawo, mówię, dobrze, proszę iść dalej w tym kierunku. Dobrze, to są dzieci, to jest tu. Chłopczyk, jedno z chyba z najmłodszych młodych dzieci uratowanych z Rosji, nazywał się, długo się, nie mogłem dowiedzieć, kim jest ten chłopczyk. Walerian Kipiniak. Dzisiaj doktor inżynier w Nowym Jorku, właściciel bardzo znanego konsorcjum takiego elektronicznego. Dowiedziałem się o tym bardzo niedawno. Zastanawiam się, czy nie napisać do niego. Ten pan ma dzisiaj około 80 lat, ale załóżmy, to jest 43 rok, ma 5 lat, no to ma właśnie gdzieś 80. W każdym razie, a to jest ciekawostka, to też muszę powiedzieć. To jest półsierota, ten chłopczyk, co ma jodełkę na lewej ręce, znak 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Zdjęcie zrobione w marcu 1944 roku we Włoszech. I on jest sierotą, półsierotą w zasadzie, przygarniętą przez polskich żołnierzy, przez Dywizję Karpacką. I tutaj rozmawia z polskim generałem czystym i włoskim językiem, bo jak Sosnkowski w młodych latach mieszkał, pracował we Florencji, to oczywiście wtedy języki chłoną jak gąbka, we włoski też utrwalił. Najpóźniej się angielskiego nauczył, ale przy tych wszystkich językach wcześniejszych, no to też nie poszło łatwo. To jest też front włoski już. Był przy tym takim generałem, który dał się lubić, nie? Był sztywniakiem, piękną miał prezencję, to też było brane pod uwagę jako kandydat na prezydenta. W środku jest major Skalski, słynny as lotnictwa, mundur generała. Proszę Państwa, przeszliśmy z Legionów na II wojnę światową, no ale to trudno powiedzieć o generale, o którym można byłoby napisać wiele książek z różnych fragmentów jego życia, który dekoruje żołnierza pierwszej kadrowej, pułkownika Szymańskiego. To jest smutne zdjęcie, bo jest 1 sierpnia 1944 w Rzymie. Za parę godzin będzie godzina W. Ci generałowie Anders, Aleksander, Sosnkowski, Divers, amerykański dowódca, w ogóle nie wiedzą, że co się za chwilę wydarzy. To już jest po emigracji lata 50. w Brazylii. Jeszcze Sosnkowski podjął się beznadziejnej próby zjednoczenia skłóconej emigracji. Przy wyjazdy jego do Londynu, lata 60. jeszcze przemawiał. To jest też takie ciepłe zdjęcie z połowy lat 60. Goście w tej jego farmie Marundel, gdzie mieszkali generał Szyli, generał Sosabowski, odwiedzają swojego starszego kolegę. Syn z wnukami, to bodaj 66. rok. Pies, nie nazywał się tak jak pies Piłsudskiego pies, ale to ta sama rasa, miał na imię Juchos, ale ich tam było kilka, więc był Juchos pierwszy, Juchos drugi i tak dalej. Zdjęcie z przyjaciółmi, chyba ostatnie, pani Babińska, nekrolog. I proszę Państwa, na koniec przeczytam sobie jeszcze jedną rzecz. Pan pozwoli, ostatnie zdjęcie. To jest ostatnie zdjęcie na 3 dni przed śmiercią. Jego śmierć była niespodziewana. On miał szerokie plany na przyszłość, chociaż fizycznie był słaby, stracił wzrok, ale plany, które pokazuję nawet jeszcze w liście napisanym po tym zdjęciu, to zaraz skomentuję, wskazują, że nie spodziewał się nagłej śmierci. Ta śmierć przyszła nagle, a to jest na osobny wykład. Proszę Państwa, w 70 roku, przepraszam, że plecami, ale może będzie lepiej czytać, pisze kardynał Wojtyła z Rzymu do wdowy po generale. Uprzejmie dziękuję za list z 3 marca, który otrzymałem w Rzymie w tych dniach. Bardzo cenne pozostają dla mnie wiadomości z... Słabo widzę. Kto widzi dobrze? O ostatnim okresie życia świętej pamięci męża pani generała Sosnkowskiego jako wyraz jego miłości do Polski i do młodego pokolenia Polaków, którym przypada w udziale podjąć dziedzictwo naszej ojczyzny na początku nowego tysiąclecia. Proszę raz jeszcze przyjąć wyrazy mego współczucia po śmierci wielkiego Polaka oraz głębokiego szacunku. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, w sierpniu 1969 roku kardynał Wojtyła był z dość długą wizytą w Kanadzie. Był w Montrealu. Sosnkowski, to są 2 miesiące przed śmiercią, on umiera w październiku 1969.
nie miał siły pojechać do Montrealu, ale oba go sobie wiedzieli i kardynał Wojtyła zatelefonował na tę farmę i była rozmowa 45-minutowa przez telefon. Po której to rozmowie generał ożył, tak jakby, i w relacjach z tymi, którzy tam byli, przy tym między innymi tam ci państwo z fotografii poprzedniej, powiedział, że to jest wyjątkowy człowiek, który dokona jeszcze czegoś niebywałego, nie tylko dla Polski, ale także i dla świata. Proszę Państwa, to są słowa Sosnkowskiego wypowiedziane w sierpniu 1969 roku o młodym polskim kardynale. Może kiedyś uda mi się doprowadzić do finiszu zrobienie pism zebranych Sosnkowskiego, które dedykował do przeczytania i młodzieży, i dorosłym, i politykom, bo są to naprawdę arcydzieła polskiej takiej literatury zaangażowanej. No to wymaga ogromnego nakładu pracy i zespołu ludzi, ale może to się uda. Dziękuję uprzejmie. Panie doktorze, chciałam powiedzieć, że generał Sosnkowski to rzeczywiście widać, że pan żyje jego życiem. To słychać w każdym zdaniu, które pan opowiada. To bardzo interesujący i bardzo ciekawy wykład. Mam nadzieję, że młodzi ludzie zapamiętają coś z tego. Ale jednocześnie z tego, co pan powiedział, historia lubi się powtarzać. Mamy coś w sobie, mam jakiś taki, który objawił się przy okazji generała, ale który można obserwować także i później. Ale bardzo dziękuję za ten niezwykle ciekawy wykład. Dziękuję bardzo.